Zapraszamy na górski podcast 8a.pl. Witamy na kolejnym podcaście 8a, 8akademii.pl. Dzisiaj rozmawiamy z Maćkiem Ciesielskim. Cześć Maciek. Cześć, witam serdecznie. Maciek oprócz wspinacza z dużymi dokonaniami jest instruktorem przewodnikiem IVBV i to będzie główny temat naszej dzisiejszej rozmowy. Powiedz mi, kto może być przewodnikiem w Tatrach? Może od Tatr zaczniemy. Przewodnictwo tatrzańskie jest jakby trochę oddzielnym tworem i żeby być przewodnikiem w Tatrach, zdaje się kurs na przewodnika tatrzańskiego trzeciej klasy. To jest taki jakby przewodnik główny zajmujący się prowadzeniem wycieczek po dolinach, a potem, jak się z tym przewodnikiem, można zdobywać wyższe klasy, drugą i pierwszą. Ja jakby takim przewodnikiem nie jestem, więc do końca nie znam się na tym i nie jestem jakby ekspertem. Jestem znowu przewodnikiem technicznym jakby z międzynarodowej federacji, z międzynarodowej organizacji, która zrzesza przewodników ze wszystkich krajów, którzy robią jakby swoje uprawnienia w takim systemie międzynarodowym i my jesteśmy jakby tylko takimi przewodnikami technicznymi, czyli zajmujemy się techniczną sprawą, czyli wyjściami pozaszlakowymi, wspinaczką, jazdą freeride'ową poza trasami. Nie oprowadzamy takich wycieczek szkolnych jakby, tylko jakby zajmujemy się przewodnictwem technicznym. Przewodnik IVBV jest to Stowarzyszenie Międzynarodowe Przewodników, które skupia... Oficjalna nazwa jest, że jest to Międzynarodowa Federacja Krajowych Stowarzyszeń Przewodnickich, tak by można to przetłumaczyć. I ja należę do Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich i my jesteśmy członkiem Międzynarodowej Federacji, która najbardziej jest znana pod skrótem IVBV, to jest niemiecki skrót, ale jakby po francusku to jest skrót WRM, albo też po angielsku International Federation Mountain Guide Association, tak? Czyli właśnie w tym jest zawarta ta nazwa. To może wprowadzić klienta, który chce wejść na przykład na Mięguszowiecki Szczyt, gdzie nie prowadzi szlak. Na dzień dzisiejszy w Polsce mamy jakby przewodników tatrzańskich wyższych klas. Tam są dwa stopnie. Nie będę używał tych przewodnik jakby wyższych klas, bo ja nie wiem do końca, jaki tam jest podział między poszczególnymi klasami i to jest jakby przewodnik, który może wprowadzić lub na przykład międzynarodowy przewodnik. Na Słowacji są inne regulacje? Na Słowacji są jeszcze troszeczkę inaczej regulacje, bo tam jest spór troszkę prawno-kompetencyjny, w którym ja nie do końca chcę się wypowiadać, bo co innego mówi prawo i rząd słowacki, co innego mówi trochę polskie prawo i jakby polscy przewodnicy i to jest sprawa, która jest aktualnie wyjaśniana. Ale w ostatnim okresie polscy przewodnicy tatrzańscy mieli prawo chyba pracować, jakby tam i pracowali. A jeżeli ktoś chce wynająć przewodnika na wejść na jeden ze szczytów alpejskich, jakie ma możliwości? No, tu jest troszeczkę sprawa prostsza, bo jakby w większości krajów alpejskich, nawet chyba we wszystkich, jest jakby ten tytuł, jest jakby status tego przewodnika międzynarodowego, bo jakby krajami założycielskimi, które założyły to stowarzyszenie, była Szwajcaria, Niemcy, Austria, Włochy i Francja, czyli na terenie tych krajów jest jakby to dosyć klarowne, że właśnie taka żółta legitymacja tego międzynarodowego stowarzyszenia to są te uprawnienia, które potrzebuje przewodnik, żeby móc działać na terenie tych krajów. Jak zostać przewodnikiem IVBV? No to jest niestety dosyć długa droga, bo generalnie trzeba mieć skompletowany taki wykaz wspinaczkowy, który być może nie jest jakby imponujący pod względem pokonywanych takich trudności, jeżeli się patrzy tylko pod trudność techniczną, ale generalnie jest go trudno zrobić, bo to jest ponad 30 dróg o różnym stopniu trudności, o różnym stopniu powagi, o różnym stopniu charakteru, że to są drogi zimowe, drogi letnie, powyżej 800 metrów, powyżej 600 metrów. On jest dokładnie opisany i trzeba go skompletować. Poza tym trzeba mieć wykaz skitur o sporym przewyższeniu i dobrze widziane są trudniejsze zjazdy narciarskie. I jak ma się taki wykaz, to się składa jakby podanie, że chciałoby się zostać przewodnikiem. Wtedy jest się zapraszanym na 3 egzaminy. Jeden to jest narciarski dwudniowy, który jest na dosyć wysokim poziomie. Jest tam jazda i na stoku, i jazda w terenie. Drugi to jest ze spinania lodowego, a trzeci to jest ze spinania skalnego. I w momencie, jak się to wszystko skompletuje, można przystąpić do kursu, który trwa plus minus 90 dni. I zostaje się wtedy, każdy kurs jest podzielony na bloki, każdy blok kończy się zaliczeniem tego bloku. Później są egzaminy aspiranckie, również czy narciarski, skalny i lodowy. Zostaje się aspirantem, zaczyna się robić praktyki. Pierwsze są praktyki obserwowane pod bezpośrednim nadzorem instruktora przewodnictwa. Potem są praktyki zdalnie jakby nadzorowane, czyli można jakby już je robić bez bezpośredniego nadzoru, czyli, ale dalej to są praktyki pod kimś i jak
aspirant zbierze odpowiednią ilość tych praktyk, to może wystąpić o przystąpienie do egzaminów końcowych. To są znowu trzy egzaminy końcowe. No, dla mnie osobiście to była tak jakby druga szkoła, drugie studia takie. Dosyć długi czas. Dlaczego to tak wygląda? Bo założenie jest takie, że my musimy być kilka klas wyżej niż prowadzimy nawet, czyli bo ktoś może powiedzieć, dlaczego w wejściu na trójkową drogę ktoś musi mieć takie doświadczenie, bo jeżeli się pogoda zepsuje, jeżeli warunki się popsują, to trzeba mieć duży zapas i jakby założenie tego jest, że przewodnik, piew musi mieć ogromne swoje doświadczenie i dopiero z tych doświadczonych ludzi uczymy tego fachu przewodnickiego, który też jest bardzo długi, bo jakby podstawowe działanie z ludźmi w terenie takim turystyczno-wspinaczkowym, czyli krótka lina, to jest coś, co na początku, jak się dostaje człowiek na ten kurs i ma nawet duże doświadczenie wspinaczkowe, wydaje mu się to zupełną abstrakcją, że to w ogóle nie działa, jak to ma działać. I naprawdę bardzo dużo praktyki, trenowania, uczenia się tego od lepszych sprawia, że pomału zaczynamy rozumieć, jak ta metoda działa, a to jest taka podstawa naszej pracy, to najniebezpieczniejszy element naszej pracy, no ale bardzo często używany, bo on, dzięki niemu szybko się poruszamy w górach, tak? I tak to wygląda, czyli dostajemy, można w przenośni powiedzieć, jakby no naprawdę doświadczonych wspinaczy, narciarzy, których jakby uczymy dopiero fachu. My nie uczymy na tym kursie, jak się wspinać, my nie uczymy na tym kursie, jak jeździć na nartach. To już wszystko człowiek musi umieć. My tylko uczymy, jak działać z ludźmi, tak? Jak pracować, żeby to było bezpiecznie. Bo jakby naszym głównym takim mottem to jest tak, że najpierw jest bezpieczeństwo, potem jest dobra zabawa i potem jest realizacja celu. To nie znaczy, że cel jest najmniej ważny, ale najważniejsze jest, żeby po prostu człowiek bezpiecznie wrócił i jeszcze, żeby był zadowolony, tak? Z tego, co wiem, to chodzisz z klientami na takie drogi również bardzo ambitne, które dla wspinaczy są dużymi wyzwaniami, a ty chodzisz na taką drogę, czy w Alpach, czy w Tatrach, która jest naprawdę trudna. Kim są więc twoi klienci? Mi się wydaje, że to jest troszeczkę tak, że każdy z nas się jakoś tam spozycjonował, co chciał robić, jak został przewodnikiem. Moim celem, jak ja chciałem zostać przewodnikiem, to było trochę na podstawie, nie wiem, naczytania literatury, że wszyscy wielcy moi idole wspinaczkowi byli w przenośni może idola, ale te wzory, o których czytałem, byli zawsze takimi przewodnikami alpejskimi. Ja chciałem zawsze się wspinać w pracy, ale jakby każdy z moich kolegów ma jakąś działkę. Część ludzi po prostu lubi wchodzić na fajne granie i na fajne szczyty, część po prostu lubi wprowadzać ludzi na najwyższe szczyty i część ludzi lubi jeździć ze swoimi gośćmi na najwyższe góry, czyli po całym świecie. Ja sobie wybrałem część freeride, skitury, a ja sobie wybrałem tą taką działkę trochę wspinaczkową, bo to była taka moja, ja zawsze do tego dążyłem i chciałem i to był cel, w którym jakby się starałem specjalizować. I wydaje mi się, że to jest trochę tak, że kiedyś w Polsce było takie myślenie, że z przewodnikiem to jest jakoś gorzej, że to nie wypada, że to jest jakoś fatalnie, a teraz to się troszeczkę zmienia. Bardzo często ci ludzie, z którymi ja pracuję, mają mało czasu, sami wykonują bardzo dużą pracę, trenują, chodzą na sekcje, wspinają się ze znajomymi w skałach, ale mają mało wolnego czasu i na przykład wolą pomoc taką przewodnicką od kogoś, kto jest na miejscu, wie jakie są warunki, wie jaka jest sytuacja w danej rejonie, na przykład na tej albo na tej ścianie, może im zaproponować coś innego niż oni chcieli, bo wie, że jest większa szansa na realizację tego celu. I mając mało czasu, wolą to zrobić z kimś, kto zna teren, żeby po prostu maksymalnie wykorzystać swój wolny czas. I to jest właśnie, to są chyba ci ludzie, z którymi mi się udaje czasami robić jakieś trudniejsze rzeczy, co jest dla mnie bardzo fajne, bo bardzo często to jest realizacja jakichś moich takich marzeń wspinaczkowych, więc udaje mi się łączyć to, że robię coś, co zawsze chciałem zrobić dla siebie, z tym, że jestem jakby w pracy i udaje mi się to zrobić z gośćmi, którzy do mnie przyjeżdżają. A twoimi gośćmi, jak mówisz, tak, nie klientami, tylko gośćmi są stałe osoby, czy masz cały czas nowych? W moim przypadku to jest tak, że ja głównie pracuję jednak jakby z ludźmi, jakby ze stałymi. To wynika trochę to z tego, że ja jestem zwolennikiem takiego jakby rozwoju naszego wspólnego. Nie wyobrażam sobie, że ktoś do mnie przychodzi i idziemy na jakąś trudną drogę, bo to jest, wydaje mi się, że dobre przewodnictwo to jest tak, że nie wybiera się celu pod siebie, bo przewodnik, dobry przewodnik praktycznie większość tych wybieranych celów jest w stanie przejść, tylko musisz patrzeć na to przez pryzmat tej osoby, z którą masz się wspinać. Ona może być dobra, ale musisz ją jakby sprawdzić się takimi małymi kroczkami, czyli nie ktoś przyjeżdża do mnie na pierwszy wyjazd w Alpy, to nie idę z nim na poważną drogę długą,
z trudnym zejściem, tylko idę na przykład na trudną drogę, ale z której w każdej chwili można się wycofać, bo są zjazdy i w ten sposób sobie jakby widzę, jak ona reaguje. Fajnie jest, jeżeli czasami mamy jakiś mały kłopot, że jest gorsza pogoda czy coś, żeby widzieć, jak to wygląda, jaka jest reakcja w stresie, co się dzieje, jak ktoś reaguje i potem małymi kroczkami można pójść na duże alpejskie ściany, które bardzo często wcale nie są trudne technicznie, ale jakby te takie podejście, zejście, kwestia wycofu, to odgrywa istotną rolę, więc u mnie to jest taki nasz rozwój, jakby w tym roku zrobiliśmy 7+, to może potrudniejmy, w przyszłym roku zrobimy 8-, tak? Bardzo często ci ludzie naprawdę wykonują kawał dobrej roboty i przez cały sezon trenują po to, żeby za rok móc zrobić coś trudniejszego, tak? To wygląda z tego, co mówisz, jest to bardziej takie partnerstwo niż bycie, nie wiem, klientem. Tak, no to jest coś takiego, że to jest jakby... my jesteśmy usługodawcami, dajemy jakąś usługę. Jest tam jakaś sytuacja taka, że to jest nasza praca i czasami jest aż trudno, że z kimś się spędza bardzo dużo czasu i się przeżywa super wspólne chwile właśnie w górach, a potem trzeba się jakby rozliczyć. No ale kiedyś jedna z takich osób, z którą bardzo dużo chodzę, która jest prawnikiem, powiedziała coś takiego: nie marcie, jak przyjedziesz po poradę prawną, to mimo, że się dobrze znamy, ja też się skasuję. I to jest to jest moja praca, tak? Ja wybrałem taki zawód, staram się go wykonywać jak najlepiej. Jest on ryzykowny i ponoszę jakieś ryzyko, no więc jest to moja praca, więc jest to jakby może najmniej, jest to taki układ, no ktoś może powiedzieć, że nie może to być układ partnerski, bo jedna osoba drugiej płaci, ale tu jest klarowny według mnie układ, jakby ta osoba z góry wcześniej o tym wie ile ma zapłacić i ona się decyduje, czy ona chce, czy nie chce, tu nie ma jakiegoś takiego, że to jest pseudo partnerski, niepartnerski. Jest to, wydaje mi się, że sytuacja jest klarowna. No, ta osoba na to się decyduje, na moją ofertę, którą ja oferuję, a tu, że w międzyczasie tak zwanym dochodzi do tego, że my się bardzo często wszyscy zaprzyjaźniamy, doskonale się znamy, spędzamy ze sobą dużo czasu, no to jest jakby coś osobnego. Mi się zdarzyło, że z paroma osobami, z którymi bardzo dużo jakby działałem, jakby przestałem chodzić jakby jako przewodnik. Zbyt się zaprzyjaźniłem i na przykład odsyłam ich do swoich znajomych, innych przewodników, albo po prostu nie chodzę, bo nie jestem w stanie jakby tego robić, ale bardzo często można łączyć i przyjaźń plus taki jakiś układ. Ja na przykład jestem też takim zwolennikiem, że mi bardzo zależy na rozwoju tych ludzi i ja nie mam żadnych przeciwwskazań, żeby oni robili jak najwięcej kursów i się stawali jak najbardziej samodzielni. Niektórzy moi koledzy przewodnicy na przykład mi zarzucali, że to nie jest fajne, bo oni przestaną z tobą chodzić. Ja uważam, że to jest inaczej. Jeżeli oni się stają samodzielni, robią jeden kurs, drugi kurs, nie ma problemu. Zaczynają się sami wspinać ze znajomymi po łatwiejszych drogach. A dla mnie jest o tyle fajnie, że ja się czuję z nimi bezpiecznie, bo oni mają podstawy, których na początku nie mieli i się czuję bezpiecznie, bo mnie lepiej asekurują, lepiej umieją sami o siebie zadbać. A do mnie i tak przychodzą na trudniejsze rzeczy, tak? Czyli to się zmienia, że na przykład zaczynamy z kimś działać na łatwych rzeczach, potem te łatwe rzeczy, ta osoba, inne podobne łatwe rzeczy, ta osoba robi ze swoimi przyjaciółmi, bo się na tyle nauczyła, a mnie wynajmuje do trudniejszych rzeczy i zaczyna ze mną robić, jakby pokonywać swoje na przykład takie bariery i potem te bariery zaczyna robić sama, a ze mną nie potrzebuje do zrobienia trudniejszych. Bardzo często się tak zdarza, że z kim na początku bardzo dużo chodziłem, teraz już na przykład chodzę sporadycznie, tylko na te trudniejsze cele, a łatwiejsze cele on robi sobie już sam ze znajomymi, tak? Jak sobie radzisz z tym, że idziesz z człowiekiem, którego znasz mniej czy słabo, dajesz swoje życie w jego ręce, w asekurację? To jest tak, że w sytuacji tak zwanej najczęściej spotykanej, czyli krótkiej liny, to jest taka metoda, którą my się asekurujemy z ludźmi, którzy z nami chodzą. No i to jest najbardziej ryzykowna część naszej pracy i musimy bardzo zwracać uwagę na to, jak oni stawiają nogi, jak oni chodzą i to jest ten chyba moment w pracy przewodniki, kiedy się zdarza najwięcej wypadków. Powiem tylko, że chodzi to o wspinanie, kiedy nie ma stanowiska, przemieszczacie się cały czas, tak, mając punkty asekuracyjne. W takim terenie 0+1, nietrudniejszym, dochodzi się do trudniejszego miejsca, zostawia się bezpiecznie zabezpieczoną tą osobę, z którą jesteśmy lub osoby, bo często się chodzi też z dwoma osobami. My rozwijamy się wtedy z liny i pokonujemy fragment najczęściej jednak bez asekuracji, nie asekurowani, bo to jest teren taki 1-3, w takich trudnościach czasami sporadycznie 4 i potem znowu ściągamy naszych podopiecznych i idziemy dalej.
No i tu nie ma jakby tego takiego, no to jest pewnie ta najbardziej ryzykowna część naszej pracy. W momencie jak się wspinamy, to jest kilka takich metod, na które coraz częściej my przechodzimy, czyli na przykład trochę inny sposób asekuracji, który pozwala nam trochę zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Ale tak jest, no. Dlatego ja mówię o tym rozwoju, że mi trudno pójść z kimś, do kogo nie mam zaufania na bardzo trudną rzecz, tak? Tak samo i nie pójdę na drogę, z którą jest trudne zajście, jeżeli wiem, że on ma słabe doświadczenie w schodzeniu z raka. Ja bardzo często z ludźmi, z którymi zaczynam się wspinać, przed na przykład jakimś trudnym celem, mówię do nich, słuchajcie, być może teraz pójdźmy na jakiś cel turystyczny, ale tu jest dużo łażenia w takim łatwym terenie, wy się wychodzicie, zobaczycie jak jest, żeby się przygotować do tych trudnych. Właśnie mi się wydaje, że to jest klucz tej naszej pracy, że my musimy na to wszystko patrzeć z różnych stron, czyli to nie jest tylko aspekt tego technicznego przejścia trudności, ale właśnie jak wygląda zejście, jak wygląda pogoda, jak będzie wyglądało w czasie załamania pogody, co możemy zrobić. Są na przykład osoby, które są słabe technicznie, ale są strasznie mocne psychicznie. Wiesz, że z taką osobą możesz zrobić naprawdę trudne rzeczy, znaczy względy poważne rzeczy, bo wiesz, że jak przyjdzie załamanie pogody, albo będzie długie zejście, to one nie klękną, nie będą nagle panikować i nie będą się stresować. A są osoby, które pokonują bardzo duże trudności techniczne, ale wiesz, że z nimi musisz mieć 100% pewność, że w razie czego zaraz zjeżdżasz, bo one będą bardzo zdenerwowane, jeżeli się zepsuje pogoda albo będzie coś nie tak. Nie? Jesteś również instruktorem wspinaczki. Wolisz pracę instruktora czy przewodnika? Znaczy generalnie jakby wydaje mi się, że na swój sposób to są inne obciążenia psychiczne, bo w pracy instruktorskiej, zwłaszcza w górach i na przykład jak się szkoli ludzi zimą, to często dochodzimy do sytuacji, kiedy nasz podopieczny wspina się sam i my jesteśmy w stanie ocenić z dołu, że on jest w trudnym miejscu ze słabą asekuracją i taki stres takiego twojego podopiecznego, za kogo jesteś odpowiedzialny i widzisz, że on może zagle spać i sobie zrobić problem, jest ogromny. W pracy przewodnickiej my bardziej jakby ryzykujemy swoim lotem, czy tam my jesteśmy gdzieś nad trudnościami. Z reguły staramy się tak zostawić naszych gości, żeby oni byli bezpieczni, więc więcej jakby zagrożeń na nas wpływa. Bardzo często my jesteśmy tym takim pilotem, oblatywaczem i jest to jednak trochę inny stres, że ja osobiście wolę bardziej się stresować o siebie niż o kogoś, że komuś się coś stanie, tak? Więc dlatego mi pod tym względem bardziej pasuje praca przewodnicka. Jest też tak, że instruktorzy niestety czasami mają ograniczone pole działania, że bardzo często działają na tych samych drogach, robią dzień w dzień to samo, a przewodnictwo ma ten plus, że my po pierwsze jednego dnia mogę jeździć zimą na nartach, drugiego się wspinać lodowo, trzeciego wchodzić na jakiś szczyt i bardzo rzadko, kiedy my pracujemy przez kilka dni pod rząd z tymi samymi ludźmi, więc non stop są inni ludzie, poznaje się bardzo ciekawych ludzi i przez to mi na przykład osobiście ta praca bardziej odpowiada. Czy podczas pracy przewodnickiej zdarzają się wypadki? Tak. Generalnie ja uważam, że mówienie przez jakiegoś przewodnika, że on zapewnia 100% bezpieczeństwa, to jest kłamstwo. Jakby nigdy nie ma możliwości, żeby było 100% bezpieczne, bo to są na góry i zawsze są jakieś sytuacje wyjątkowe, niezależne od nas. Część to są jakby typowe błędy w sztuce, a część to jest po prostu troszkę jakby niezależne, bo coś się może urwać, może spaść, może przyjść naprawdę duże załamanie pogody. Poza tym jednak to poruszanie też metodą krótkiej liny, no też jest na swój sposób niebezpieczny i tam jest dużo sytuacji, w których może dojść do jakiegoś wypadku. I moim zdaniem jest to niebezpieczna praca i na przykład z perspektywy swoich tam 7 lat, kiedy ja stosunkowo dużo pracuję jako przewodnik, to czasami zastanawiałem się na przykład nad tym, czy z jednej strony jest to super sposób na życie, jest to bardzo zadowolone, ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z ryzyka, jakie jest. Ja jestem matematykiem z wykształcenia i to jest statystyka, tak? Jeżeli się spędza bardzo dużo czasu w górach, to może dojść do wypadku. Moim w ogóle zdaniem takim prywatnym jest takie, że każdy, kto spędził 600 dni w górach jako przewodnik, miał jeden zero-jedynkowy wypadek. Tylko albo miał szczęście, albo nie miał szczęścia, tak? I albo po prostu miał cudowne ocalenie, albo nie miał cudownego ocalenia. I ja tak miałem i wydaje mi się, że
ja mam taką jakby, nie wiem, podejście do tego, że chcę o tym mówić, dużo, dużo o tym opowiadam, chciałbym, żeby ktoś inny uniknął tego wypadku. Wydaje mi się, że niektórzy przewodnicy niepotrzebnie traktują to jako jakieś ujmę na swoim honorze, bo bardzo często to są nie błędy w sztuce, tylko po prostu no, tak się stało. Zbieg okoliczności wielu, wielu sytuacji dochodzi do tego wypadku. No, urwało się coś, spadło coś. Czasami jest taki błąd w sztuce, ale no, te wypadki się zdarzają. Musimy pamiętać, że jeżeli po prostu bardzo często coś robimy z bardzo różnymi ludźmi, czasami przypadkowymi, dlatego też na podstawie jakby tam swoich doświadczenia staram się minimalizować grupy, czyli chodzić, my teoretycznie niektóre cele możemy chodzić z dwoma osobami. Ja jak tylko mogę, staram się chodzić z jedną osobą, bo na pewno jeżeli jestem z jedną osobą, to jest bezpieczniej, jak jestem z dwoma, tak? No, na nartach też na przykład ograniczyłem ilość swoich grup, bo uważam, że po prostu jakby coś się stało, to im mam mniej osób do ogarnięcia, tym jest lepiej, tak? Staram się właśnie bardziej przygotowywać te osoby do jakichś poważniejszych celów. No, są różne jakby metody, które można robić, ale na pewno nie można powiedzieć, że jakby no co roku iluś gajdów na świecie ginie i część to jest jakby jakieś błędy, a część to są po prostu takie losowe sytuacje. Na przykład, no nie wiem, jeżeli się jedzie przez lodowiec na nartach, nie używa się liny i można jechać nawet po śladzie i na takim lodowcu nawet jak Vallée Blanche, raz na jakiś czas jakiś gajd jako ten pilot oblatywacz ginie, mimo że to jest w miarę prosty zjazd i w miarę znany, ale jak człowiek ma pecha, to po prostu coś takiego się może zdarzyć. Niestety. A chcesz więcej powiedzieć o tym przypadku, który miałeś? Ja miałem tak, no ja mogę powiedzieć wprost. Ja po prostu spadłem ze stałym stanowiskiem zjazdowym. Z dużego bloku, który 10 dni wcześniej opukiwałem, okopałem, bardzo go konkretnie sprawdziłem. Założyłem dodatkową swoją pętlę. Dzień, parę dni wcześniej mój znajomy dobry zjeżdżał z niego ze swoim gościem. Dzień wcześniej, dokładnie drugi mój znajomy zjeżdżał i ja byłem w kolejce i przede mną zjechał francuski gajd, opuścił pnięta i zjechał. Ja byłem z dwójką i no już w tym dniu jakby nie opłukiwałem tego bloku, bo zobaczyłem, że jest moja taśma sprzed 10 dni. Nawet jedyne co się bałem, to się bałem, że jak tyle osób zjeżdżało, to taśma będzie przetarta. Zobaczyłem, że ktoś zostawił karabinek. No to stwierdziłem, super, to nawet jest taśma nieruszona. I dołożyłem pro forma całkowicie frienda jako backup, tak w ogóle odruchowo. I w momencie jak opuszczałem swoich podopiecznych, jak oni byli tuż przy lodowcu, po 25 metrów niżej, w momencie jak przejeżdżali przez szczelinę brzeżną, która była i tam są największe naprężenia, bo jakby najmniej stali na lodzie, a najbardziej jakby wisieli na linie, cały ten blok okazało się, że runął. No i jak, znaczy w tym momencie ja nie wiedziałem, co się stało, po prostu poczułem, że spadam. No i miałem na tyle farta, że po prostu poleciałem w linii prostej, czyli wypadłem z tego stoku około 35-stopniowego w miejscu, gdzie szczelina była bardzo duża i nie uderzyłem o twardy lód, tylko wpadłem do środka do szczeliny, gdzie zbierał się świeży śnieg. I no, wbiłem się po szyi i nic mi się nie stało, całkowicie. Jakby ten cały śnieg mi zamortyzował mój lot. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że jakbym podszedł znowu do tego stanowiska, prawdopodobnie bym się w takiej zaistniałej sytuacji, że no, wyobraźcie sobie sytuację, że zjeżdża przed tobą gajd. No jesteś kolejny w kolejce, czekasz, on zjechał, ściąga linę, ty się wpinasz, on stoi na dole. No jakby w całej tej sytuacji, która była no, bardzo tragiczna, można powiedzieć, że widok twarzy tego człowieka na dole, jak ja spadłem ze stanowiska, z którego on przed chwilą zjechał, to był bezsenny, tak? Bo był w ogromnym szoku. Wszyscy byliśmy w szoku, bo nie wiedzieliśmy, co się stanie. No więc ja uważam, że to jest mój błąd, bo to jest ludzki błąd, bo coś nie zauważyłem. Być może po prostu jest to taka sytuacja, że nie wiem, blok miał gwarancję na 1000 zjazdów, a 1001 nie udało się. No, mnie najbardziej boli w tej sytuacji to, że boję się, żebym znowu taki błąd popełnił, no bo 10 dni wcześniej okopałem blok, wisiali ludzie, jakby no, wszyscy zjeżdżali, nikt mi z moich znajomych nie powiedział, że coś jest nie tak z tym. No tak się niestety zdarza, tak? I jakby no, nie, dla mnie to było nie do uniknięcia. No, teraz mój wniosek jest taki, że jestem strasznie, ale to strasznie, strasznie przewrażliwiony na wszelakie stanowiska z pętli na blokach, tak? Do tego stopnia, że czasami być może aż nawet pedantycznie to sprawdzam i zmieniam, ale jakby ostatni rok to jak byłem w Patagonii, gdzieś tam się wycofaliśmy i pomyliliśmy zjazdów i właśnie tak zjeżdżałem i każde stanowisko zmieniałem i mi się wydawało, że
być może przesadzam, że może coś jest nie tak, ale cały czas w głowie miałem ten wypadek i rzeczywiście dużo czasu poświęciłem, dużo linek, wymieniłem kości, jakieś zostawiłem haków. Dojechaliśmy na dół i spotkaliśmy Włochów, takich młodych przewodników, aspirantów, którzy wylecieli ze stanowiskiem. Właśnie starym też. I jakby oni mieli takiego farta, którego to już w ogóle dużo opowiadać, ale to już jest taki, no, oni by spadli 800 metrów. Cudem się gdzieś ta lina zaczepiła i w trójkę przeżyli. Więc jakby to pokazuje, że jednak ten stanowiska to jest jedna jakby z takich najniebezpieczniejszych wycof. Zawsze, ja zawsze mówiłem o tym, że wspinanie jest niebezpieczne na poważnej alpejskiej ścianie, ale bardzo często powrót z niej jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Tu jeszcze może być jedna taka rzecz, na którą powinniśmy zwracać uwagę, że jednak jest strasznie duże zmiany klimatyczne i te wszystkie bloki się wytapiają i być może po prostu tu trzeba szukać jakby przyczyny tego, że jednak każdy dzień większego upału sprawiało, że gdzieś ten lód, że to lód trzymał ten blok, a nagle że ja na pewno dużo bardziej uważam teraz na wszelakie rodzaje stanowiska z pętli na blokach, tak? Porozmawiajmy teraz o popularnych szczytach, na które wybierają się nasi słuchacze, bo tacy z pewnością są. Powiedzmy, zacznijmy od Gerlachu. Żeby wejść na Gerlach, trzeba mieć przewodnika. Albo będzie to przewodnik tatrzański, albo przewodnik IVBV. To znaczy, to jest tak, że na Słowacji jest przepis taki, że nie wolno chodzić poza szlakami, chyba że to są drogi wspinaczkowe powyżej jakiegoś stopnia. Czwartego. Jeżeli pójdziemy, czy tam trzeciego, tak? Więc jeżeli pójdziemy na Gerlach jakąś drogą wspinaczkową, to nie ma żadnego problemu, możemy pójść. Teoretycznie nie powinniśmy wchodzić na te łatwiejsze drogi, nieoznakowane, bez przewodnika. Jaka jest rzeczywistość, to już jest różnie, jest jakby dosyć dużo ludzi chodzi. Teraz teoretycznie się pojawiła policja słowacka, taka górska, która ma niby tego pilnować. Zobaczymy, jak to będzie. Być może jedna z przyczyn było tego, że rzeczywiście ten ruch turystów był duży. Ja też tutaj nie chcę się wypowiadać, czy to jest słusznie, czy to jest niesłusznie. Ja jestem bardziej zwolennikiem tego, że wybór przewodnika powinien być dobrowolny. Jeżeli chcesz pójść z przewodnikiem, to jest przewodnikiem. Jeżeli chcesz iść sam, to idź sam, tak? Nie lubię czegoś takiego, że ktoś ogranicza jakimiś, narzuca z góry, ale to jest moje własne prywatne zdanie. No teraz na temat, jakiego przewodnika wydawać, to jest, mówię, bardzo znowu kontrowersyjny temat i ja nie chcę się tu wypowiadać, bo nie chcę jakby uderzać czy w moich kolegów z przewodników właśnie międzynarodowych, czy w tych przewodników tatrzańskich. Słowackie prawo mówi, że mogą prowadzić na Słowacji tylko przewodnicy IVBV. Przewodnicy tatrzańscy uzyskali od polskiego jakby ministerstwa pozwolenie na pracę na Słowacji. I tu jest jakby cały czas, to są rzeczy, które są poza trochę mną, każda strona ma swoje zdania na ten temat i różne do tego podejście i nie mnie o tym oceniać. Jakby jeżeli się spyta człowiek słowackiego z kogoś na Słowacji, to Słowacy powiedzą, że oni tylko, że przewodnicy IVBV mogą. I mają na to jakby poparcie w swoich papierach, przewodnicy tatrzańscy mają w swoich. I to jest jakby taka trochę sytuacja, która będzie pewnie na najbliższym okresie wyjaśniana jakoś między nimi, właśnie między stroną słowacką, a polskimi przewodnikami tymi tatrzańskimi, tymi takimi technicznymi wyższych klas. Oni to muszą między sobą jakoś ustalić, pewnie w oparciu o ministerstwo w ogóle, tak? I jakieś takie rzeczy ustawowe. No bo teraz sytuacja jest taka, że nawet osoba bardzo doświadczona, która zdobyła jakiś 8-tysięcznik, nie może pójść sama na Gerlach drogą najłatwiejszą, musi iść wspinaczkową. A ta droga na Gerlach najpopularniejsza, to tak naprawdę jest troszeczkę trudniejsza niż nasza Orla Perć. Też jest po prostu w klamry, łańcuchy. Tak, ale ja muszę powiedzieć, że ja nie jestem jakby bardzo gęstym gościem, częstym gościem na Gerlachu. Staram się tam jakby, jeżeli mogę wybierać inne miejsca do pracy, rzadko tam bywam. Ale kilka razy byłem i za każdym razem widziałem bardzo dużą ilość osób chodzących bez przewodnika i nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś ich zatrzymywał, czy żeby ktoś im dawał jakieś mandaty. To fakt, że teraz od tego 1 listopada jest ta policja górska i być może to się jakoś zmieni, ale ja nie chcę nikogo zachęcać, żeby ktoś chodził, mówię, nie chcę, jakby, żeby ktoś łamał prawo, ale wydawało mi się dotychczas, że to było tak trochę zdroworozsądkowe, tak, że jeżeli ktoś był sobie w stanie tam poradzić, i sprawnie się poruszał i widać było, że on idzie tam dla siebie, a nie po prostu uprawia to, co Słowacy nazywają, że czarne przewodnictwo,
że jest czarny władca, jak to mówią słowacy przewodnicy, że robi to w celach komercyjnych, tylko sobie idzie ze znajomymi, to wydaje mi się, że nikt nikomu nie robi problemu, tak? Że to było bardziej jakby po to, żeby po prostu może nie chodzili właśnie ludzie, którzy chcą w jakiś sposób oferować usługi przewodnickie, tak? Dużo bardziej skomplikowana sytuacja jest w Mont Blanc, gdzie w tym roku wprowadzono bardzo poważne ograniczenia. Tak, ale te ograniczenia, które zostały wprowadzone na Mont Blanc, to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa. Tam jest tak, że na Mont Blanc nikt nie każe chodzić z przewodnikiem. To jest jakby czysto na Mont Blanc. Drogą normalną można sobie wejść samemu. Jeżeli chce się prowadzić komercyjnie kogoś, trzeba być przewodnikiem międzynarodowym, przewodnikiem technicznym. Trzeba mieć tą żółtą legitymację. To pokazuje o Twoich uprawnieniach, że jesteś takim przewodnikiem. Ograniczenia, jakie zostały tam wprowadzone, zostały wprowadzone co do ilości osób. I oni wymyślili sobie, że te ilości będą na drodze normalnej i będą to ograniczać przez ilość miejsc noclegowych. Czyli w danym schronisku, czyli w schronisku Guta jest 100 miejsc, powiedzmy, ja nie jestem pewien, no to tylko 100 osób tam może spać. Na dole schronisko Tetrus też może tam spać tyle tylko osób, co jest w tym schronisku. Plus ograniczyli pole namiotowe, które było obok tego schroniska, że nie można rozbijać swoich namiotów, tylko trzeba skorzystać z namiotów, które tam są. To miało na celu jakby zmniejszenie ruchu. Tu się znowu pojawił problem taki, że jest problem z rezerwacjami w tym schronisku. Ale jakby to trochę bardziej wynika z systemu, że i to uderza po wszystkich. Na przykład jakby ja też oficjalnie mam z tego powodu problemy, bo to jest trochę tak, że system, który wymyślili jakby właściciele tego schroniska, czyli klub francuski, jest taki, że jest jakaś rezerwacja, która nie jest bardzo wysoka. I moim zdaniem to się odbywa trochę tak, że ktoś, kto jest pierwszy, to jest trochę taki wyścig, jest ogłaszana możliwość zapisów na noclegi i pierwsi są, jest jakaś pula w ogóle dla agencji francuskich, co jest być może niezgodne jakby z jakimś prawem, no ale jest tak, no po prostu Francuzi sobie, jest to klub francuski, więc francuskim przewodnikom dają jakąś pulę i oni mają prawo jako pierwsi. I to są bardzo często duże firmy i oni wynajmują, na przykład z góry bukują ileś tam noclegów. I potem jest taka sytuacja, że teoretycznie na 48 godzin wcześniej, do 48 godzin wcześniej można zrezygnować, żeby ci oddali ten nocleg. A podejrzewam, że dla takich dużych firm ten zadatek nie jest aż tak wysoki i oni z tego nie rezygnują. I potem w systemie cały czas ciągle jest, że jest to schronisko zabukowane, a w realu bardzo często to schronisko jest puste. I na przykład Hatar, który opiekuje się tym schroniskiem dla CAF-u, wynajmuje dzierżawi, też jest z tego niezadowolony, bo on za noclegi nie dostaje pieniędzy, czyli on tej zaliczki nie dostaje, ona idzie do CAF-u. On żyje tylko z tego, co sprzeda jedzenie. I nagle jemu system pokazuje, że będzie miał full schronisko, przygotowuje się na full schronisko, a tu nie przychodzi na przykład, nie wiem, 30%. Czyli jemu ten system też nie odpowiada, więc mam nadzieję, że jakoś to zostanie ulepszone, że nie wiem, ta zaliczka na przykład będzie większa i wtedy ludzie jednak zaczną zwracać uwagę, bo tak, jeżeli oni, tam jest chyba kwestia 30 euro i być może po prostu dla tych wielkich firm, no to 30 euro okej, tracimy, nie zwracam na to uwagę. Jeżeli może ona będzie wynosiła całą sumę, to być może już zacznie ktoś o tym zwracać i nagle się okaże, że tych miejsc jest więcej, bo wielu moich kolegów, którzy w tym roku, bo ja w tym roku nie byłem na Mont Blanc ani razu, tak mi się udało, że nie musiałem tam chodzić, to mówili, że spali w schronisku, które było na przykład 30% puste, tak? I ten chłopak, który tam jest, którego znamy, który jest Hatarem, był właśnie niezadowolony, że dla niego to jest fatalna sytuacja, tak? Że on na tym traci, bo on przecież musi z góry zapłacić jakieś pieniądze i nagle nie ma jakby jak zarabiać, więc to jest takie błędne koło i mam nadzieję, że to zostanie jakoś lepiej rozwiązane, ale wynikało to też trochę z tego, że pojawiła się moda na kilianizm, jak to mówią w Szamunii, czyli na bieganie, na Blanka. Było bardzo dużo wypadków z tym związanych i to też był o to duży szum poruszany. I na przykład pierwszym krokiem ograniczenia było takie, że postawili strażnika, który z PGHM, który sprawdzał, czy mamy dany equipment, nie? Czy mamy dany sprzęt. Czy mamy po prostu wszystko posiadamy, czy czasem nie idziemy jakby nieprzygotowani. A kolejnym krokiem było to ograniczenie ilości po prostu ludzi przez to schronisko. A dzikie przewodnictwo na Mont Blanc głównie, duży to jest problem? Tak, jest to ogromny problem i przede wszystkim sprowadza to się do, w moim odczuciu, do
ogromnego ryzyka. Jakby, znaczy ja wiem, że wszyscy oponenci powiedzą, że tak, że dbamy o swój chleb, że my tam chcemy pieniądze, że boimy się konkurencji. Ja powiem coś, co to jest moje zdanie. On jest jakby na pewno nie do końca jakby poprawny politycznie, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś byłby czarnym przewodnikiem przenośni, czyli bez uprawnień, ale robiłby to dobrze i robiłby to zgodnie z regułami miejscowymi, czyli prowadził dwie osoby, miał sprzęt, znał się i w ogóle jakby robił wszystko jak najbliżej ideałowi, to byłoby to mniejszym problemem. A wygląda to teraz tak, że bardzo często ci, ponieważ oni są trochę tańsi od ofert oficjalnych przewodników, więc żeby im się to zrównoważyło, to nie biorą tak jak my jedną, dwie osoby, tylko biorą 3-4 do jakichś skrajnych przypadków po 5-10. Nie ma szans. Ja uważam, że w niektórych warunkach dwie osoby to jest bardzo dużo na Mont Blancu, jak ludzie są na przykład zbyt słabi. Uważam, że z jedną osobą byłoby dobrze, albo jak są złe warunki. Mi się zdarzyło na przykład raz w początkowym sezonie odmówić pójścia dwóm osobom, powiedzieć, że słuchajcie, są takie warunki, że możemy pójść tylko jeden na jeden. Ja nie pójdę z dwoma, bo to jest zbyt niebezpieczne. Wy mi głównie płacicie za to, żebym ja też ocenił, jakie są warunki. W tym roku nie byłem ani razu na Mont Blancu, bo za pierwszym razem jak podchodziliśmy, było tyle śniegu, że normalne, tam gdzie normalnie kilka tygodni później jeździ kolejka, wszystko było zasypane i się okazało, że po prostu idziemy na skraju ogromnej przepaści, która, bo normalnie tam są tory, my idziemy skrajem po wydeptanej ścieżce. Ja podjąłem decyzję, że nie, z dwoma osobami tu nie pójdę. Byliśmy w dwóch przewodników, w cztery osoby prowadziliśmy razem po dwie. I to się bardzo jakby źle skończyło dla nas w znaczeniu takiego, że moi jakby ludzie, którzy nas wynajęli, potraktowali to, że nam się nie chce, mi dając pretensje, że my nie, że no, była to strasznie nieprzyjemna sytuacja dla mnie, bo rozmawiać z kimś, kto ci zaufa. My w zamian tego zrobiliśmy trzy super fajne dni, według mnie naprawdę fajne rzeczy, które były w tym momencie bezpieczne, trochę niższe, nie był to ten Mont Blanc i jakby taki, nie wiem, co dodaje temu, nie wiem jak to nazwać, pikanterii, że w momencie, kiedy my się spotkaliśmy, kiedy spotkaliśmy się z zarzutem już w restauracji, później pod koniec tego wspólnego pobytu, że wy nie spróbowaliście, dlaczego tak zrobiliście, dostałem wiadomość od swojego kolegi z PGHM-u, że mu wcześniej powiedziałem, że się cofnąłem, że ktoś, Słowak, szedł 50 metrów za naszymi śladami, spadł i zginął, tak? Czyli dla mnie to było takie potwierdzenie, my dobrze zrobiliśmy, tak? Bo gdyby któryś z nich tam spadł się poślizgnął, no to byśmy nie mieli szans ich utrzymać w tej sytuacji, bo normalnie tam jest szeroka ścieżka, a tak to po prostu był skos śnieżny, tunel do kolejki zasypany, w ogóle no po prostu prawdziwa zima. A czasami ludzie tego nie rozumieją, że oni są tak po prostu sfokusowani, że chcą zdobyć szczyt i nie rozumieją, że my musimy podjąć tę decyzję taką o bezpieczeństwie. To jest dla nas najważniejsze. I jak ja mam dwie osoby, nie jestem w stanie jakby zapewnić bezpieczeństwa, więc jak może ktoś zapewnić bezpieczeństwo 12 osobom? To nie jest możliwe, to jest fizycznie niemożliwe i bardzo często to się sprowadza, że to jest ubierane pod przykrywką różnych wypraw partnerskich tak zwanych, czy tam wyjazdów klubowych, czy stowarzyszeniowych, gdzie ludzie podpisują, że oni za nic nie biorą odpowiedzialności, że oni idą samemu, że właściwie tylko ich się dostarcza na miejsce i no bardzo często to fatalnie wygląda. No jedyne co jest, to chciałbym zdecydowanie powiedzieć, że to nie jest tylko jakby nasza sprawa. Też jest dużo takich przewodników hiszpańskich, w ogóle jakby z byłego bloku wschodniego jest bardzo dużo. I czasami jest to też taka sytuacja, że mi się zdarzyło raz schodząc, nie raz, nawet kilka razy, że ja schodziłem ze swoimi ludźmi, musiałem się zatrzymać, stanąć z boku, bo sytuacja była taka, że jakikolwiek błąd tych ludzi, nie dość, że oni by sobie zrobili krzywdę, to jeszcze by zagarnęli nas, tak? Zrobili, bo oni na przykład są w długim tramwaju połączeni razem liną i jak oni spadną, to spadną wszystkich. I to niestety sprawia, że widzą to też inni ludzie i bardzo często te osoby, na przykład niektóre te stowarzyszenia, kluby, czy jak to nazwać, czy firmy mają polskie flagi, rozmawiają po polsku, język ten jest w jakiś sposób rozpoznawalny i potem na przykład ludzie dookoła odbierają tak trochę polskich turystów, tak? Takim przykładem, który jest też strasznie nieprzyjemny, jest to, że po drodze, na drodze normalnej między Gute a Mont Blancem jest Valo, to jest to stron ratunkowy, taki awaryjny, jest to stron bardzo często dla tych ludzi, którzy skończyli jakąś trudną drogę od południa albo od wschodniej strony na Mont Blanc i schodzą ze szczytu i już jest późno, więc żeby tam się przenocowali
I tam nie wolno planować biwaku, to są tylko takie awaryjne biwaki. A bardzo często ci ludzie, nie mając rezerwacji wcześniej właśnie, jak nie była ona kontrolowana, to z założenia planowali tam spać, żeby było taniej. I jak idzie się na normalny atak szczytowy, to bardzo często tam jest się koło godziny, powiedzmy koło czwartej, często jest zimno, to się wchodzi ze swoimi ludźmi, nie wiem, napić się herbaty, ogrzać się. I tam jest teraz masa śmieci. I co mnie zawsze zatrważało i mi było wstyd, to naprawdę 40, może 50% tych śmieci jest w polskich napisach, tak? I na przykład kiedyś była, jak zaczynałem być przewodnikiem, była taka akcja Teraz Polska i było godło polskie na tych wielu śmieciach. W tym roku pierwszy raz od dłuższego czasu Francuzi zrobili coś takiego, że przylecieli tam śmigłowcem i dali wszystkim mandaty i to zrobili akcję sprzątania tego walota, bo oni w jakiś tam sposób niby chcą to ukrócić, ale jakby spanie w miejscach niedozwolonych, znaczeniu, że to są strony alarmowe, w których się śpi planowo, żeby zaoszczędzić, no były też taką jakby domeną tych wypraw pseudo-przewodnickich. Ja w ogóle uważam, że to jest trochę tak, że po prostu ktoś się musi zastanowić, chce wejść na Mont Blanc i teraz mam dwie drogi wyboru. To jest albo po prostu chcę to zrobić z przewodnikiem, albo chcę to zrobić samodzielnie. I to nie ma problemu, po prostu można zrobić to samodzielnie. Ja uważam, że polska szkoła jakby taka szkoleniowa, oparta o te szkolenia PZA czy Polskiego Związku Alpinizmu, jest naprawdę bardzo dobra i jest masa ofert różnych kursów i można pójść na taki kurs i naprawdę nauczyć się hamować podstaw jakby pochodzenia w takim terenie lodowcowym, pójść na jakiś sobie kurs wiafaretowy, wejść na przykład wcześniej na jakiś łatwiejszy szczyt i to sobie wszystko samemu ogarnąć i się poczuć, że jest się bezpiecznym i zrobić to samemu, tak? Więc albo zrobić to samemu, albo zrobić to już naprawdę profesjonalnie z przewodnikiem, a wybieranie takich półśrodków, czyli niby robię to samemu, ale tak naprawdę potrzebuję pomocy kogoś, który tak naprawdę tej pomocy nam nie zaoferuje, bo on jej nie jest w stanie nam zaoferować, bo nie umie. Nie? Były sytuacje takie, że na przykład niektóre firmy, taki był kiedyś e-mail, który chodził, że jakaś jedna z takich firm poszukiwała kogoś, wysyłali się w ciemno do ludzi, do których nie do końca znali i nawet pamiętam, że była taka historia, że tłumaczenie, że pamiętajcie, mówcie, że wy jesteście liderami, we Włoszech możecie mówić, we Francji nie możecie, bo tam przewodnictwo jest tylko takie, takie, to nie można. Czyli jakby z samego założenia było na to, że tu oszukiwać, że niby jesteście przewodnikiem, a się nie jest przewodnikiem, tak? I dla mnie to jest trochę tak, że to, co mamy najbardziej cenne, to jest nasze zdrowie i życie. No i teraz musimy sami ocenić, na ile to wyceniamy i jak to chcemy zrobić, czy chcemy po prostu zaufać komuś, kto jest profesjonalistą i to jest jego praca i żeby móc prowadzić na ten Mont Blanc, wcześniej spędził 3 czy 4 lata na kursie, a wcześniej spędził pół życia w górach. Czy chcemy to zrobić komuś, kto jest przypadkową osobą, bo jakaś tam firma kogoś wysyła? Czy chcemy to zrobić sami? I teraz, czy chcemy to zrobić sami, to czy chcemy się wcześniej przygotować, zrobić jakieś kursy i pochodzić na łatwiejsze góry? Czy chcemy to zrobić po prostu tak ad hoc i pójść? Z jakichś przyczyn powstała akcja Bezpieczny Kazbek. Bo się okazało, że tylu Polaków traktowała łatwa góra, łatwy dostęp, tania i miała tyle wypadków. I ci chłopacy tam pojechali, zaczęli organizować akcje, żeby pomagać głównie Polakom, tak? To trochę tu wynika, że takiej naszej łańskiej fantazji jest. Ja na przykład bardzo często spotykałem ludzi, którzy mówi, że jadą na Mont Blanc i oni się będą aklimatyzować w wejściu. Czyli takie podstawowe błędy z aklimatyzacją popełniłem, że wcześniej nigdzie nie pojadą, albo że mają mało czasu. Czyli dużo rzeczy wynika z jakiejś takiej nieświadomości, niewiedzy plus takiej jakoś to będzie, tak? I przeciwko temu wszystkiemu być może skierowana ta akcja i być może jakby ta akcja Francuzów właśnie miała same szczytne cele, no rykoszetem dostają ludzi, którzy chcieliby zrobić wszystko ok, ale ponieważ jest teraz jakby te obostrzenia dotykają wszystkich, tak, ale ja mówię, one dotykają i tych nielegalnych przewodników i tych turystów niedoświadczonych i tych turystów doświadczonych i także przewodników. Jedyne, co na przykład na pewno mogę zauważyć, to przez tą akcję bardzo obniżył się ilość jakby tych przysłowiowych czarnych przewodników polskich na Mont Blanc. Zaczęli chodzić na inne góry, tak? Że tam się jakby, czyli w jakiś sposób to zadziałało, że po prostu wiedzą, że nie mogą spać koło tego, że nie mogą przejść do góry, do Butte, bo albo dostaną mandat, albo ten strażnik w na dole zatrzyma, więc w jakiś sposób to zadziałało. Z drugiej strony spowodowało to taki trochę problem, że dwie kolejne najłatwiejsze drogi zaczęły być oblegane, czyli droga z Gonelli i droga z Kosmika, a one są trudniejsze i bardziej niebezpieczne, więc ciekawe. Kiedyś z kimś rozmawiałem we Francji i to z francuskim jakimś przewodnikiem, gdzie leży ta granica w decyzji mera, czy lepiej tutaj
zrobić regulację ruchu na tej łatwej drodze, bo będzie przez to mniej wypadków tu, ale teraz na ile zwiększyły się wypadki na tych dwóch kolejnych drogach, bo one są dużo bardziej poważniejsze, jest więcej szczelin, więcej obiektywnych zagrożeń jakichś takich, nie? Pewnie jakieś statystyki powstaną, być może za jakiś czas, nawet jak ktoś z PGHM powie do mera, że nie, nie rób tego, bo właściwie przez ciebie my więcej ryzykujemy ratując ludzi tutaj, jest więcej wypadków tutaj, bo na pewno ta droga została obciążona. Tam już jakby czarne przewodnictwo się skończyło, a te dwie pozostałe teraz są bardziej popularne. Żeby uzmysłowić, o czym mówimy, o tym czarnym przewodnictwie, to w przeszłości z Maśkiem obgadaliśmy wypadek, który był w zeszłym roku na Mont Blanc, gdzie polski czarny przewodnik, tak, wyprawa partnerska powiedzmy, liczyła 10 czy 11 osób, znaleźli się w terenie, w którym żaden przewodnik IVBV by tam nie szedł, byli bez raków i bez czekanów, no i skończyło się źle. Tak, tam prawdopodobnie wynikała sprawa taka, że ta osoba, bojąc się pójść wzdłuż normalnej drogi podejścia, która... No to skomplikowana sprawa. Było tak, jakby normalnie kolejka dojeżdża do końca. Nie, w tym momencie nie dojeżdżała i była ścieżka wzdłuż torów. I nadzorujący tą kolejkę, czemu się nie dzieje, postawił znak zakaz chodzenia tamtędy. 38,5 euro mandatu. Ale ponieważ to jest najkrótsza droga do bezpiecznego szlaku, wszyscy tamtędy chodzili. No, tam nigdy nie było żadnej pracy, się nie odbywało. Ja wiem, że to jest okej, no, łamanie przepisów, ale jakby cały ruch tamtędy się odbywał. Oficjalnie była wyznaczona droga bokiem przez przełęcz, na którą o tej porze roku zalegało pełne śniegu. Moim zdaniem sposób myślenia tej osoby była taka, przyjechał, nie sprawdził wcześniej, jakie są warunki, nie wiedział, że tam jest śnieg, nie wiedział, że są te obostrzenia, przyszedł, zobaczył ten znak, wystraszył się, że jak on jest z taką grupą, jest nielegalnym przewodnikiem, jeszcze go ktoś złapie, to nie dość, że jest zakaz tu chodzenia, to jeszcze będzie miał problemy, że jest tym przewodnikiem. I mimo, że widział, że wszyscy ludzie poszli tam w prawo, tym łatwym terenem do normalnego szlaku, zaczął iść z tymi ludźmi w miejsce, gdzie pewnie nigdy nie był i nie wiedział, że tam ten śnieg zalega. I się okazuje, że ta jedna osoba, która miała tylko iść do schroniska Tetrus, do tego schroniska normalnie nie trzeba mieć raków, więc ten zarzut, który się pojawił, że on powiedział, że tam nie trzeba wziąć tych raków, to nie jest jakby wielki zarzut, bo na normalnym podejściu szlaku by tych raków nie było trzeba używać. A tam się okazało, że są potrzebne raki. Nastąpiła sytuacja, kiedy się ma 12 osób w grupie. Jeżeli lider był gdzieś tam z boku, na samym początku, to on nie widział, co się dzieje na samym końcu. A na samym końcu szła ta dziewczyna, która sobie najmniej radziła, bo ona nawet na szczyt nie chciała pójść. Poślizgnęła się na jakimś płacie śniegu, no i dostąpiło to, co następuje w Tatrach na Gosno, czyli ktoś się rozpędza na płacie śniegu, uderza w skały, które są na dole i kończy się to tragicznie, tak? No, problem jest taki, że jakby ta osoba wcześniej się reklamowała na swojej stronie, że ona chyba tam w 8 wejściach wprowadziła 100 ileś osób, czyli to średnio wychodziło, że na wejście wychodzi 13 osób, czyli to była coś normalnego, że po prostu tyle. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak można w jakikolwiek sposób zapewnić bezpieczeństwo takiej grupie, tak? No więc to jest w ogóle jakiś absurdalny wypadek, bo on się zdarzył w miejscu, gdzie nie, jakby do tej wysokości normalnie no nie powinno się nic móc wydarzyć, tak? To jest jakby, ja nie mogłem na początku w ogóle załapać, gdzie się ten wypadek zdarzył, przecież tam przed Tetrusem śnieg, przecież tam nigdzie, bo czasami są takie warunki, że na dojściu do Tetrusa na tej normalnej drodze jest bardzo dużo śniegu i trzeba się asekurować, ale o tamtej porze roku, ja byłem parę dni wcześniej, było super. Ja jakby nie mogłem w ogóle zrozumieć, co się stało, dopiero potem się uświadomiłem sobie, że on nie poszedł tak, jak wszyscy chodzą, tylko poszedł jakby tym bokiem. No i okej, okay, mógłby sobie tamtędy pójść, ale idąc tamtędy powinien, ja bym w tamtym miejscu wyciągnął linę, ubrał raki, wziął czekan, hask i bym to inaczej pokonał. On pokonał to w taki sposób, jak pokonał, no i skończyło się to tak, jak się skończyło. Znaczy jest tak, że polscy turyści bardziej ryzykują niż inne nacje? No na pewno jest jakieś coś takiego, że my mamy jakąś taką ułamską fantazję, ale to nie jest chyba tak, że my aż tak bardzo odbiegamy. No na pewno mamy w jakiś tam sposób niewiedzę na temat gór, że bardzo często się zdarza, że ktoś się ciebie pyta, bo ja często staram się służyć jakąś informacją i ludzie są zdziwieni, że trzeba się zaklimatyzować albo że oni nie mogą się zaklimatyzować w drodze na szczyt. Wydaje mi się, że już jesteśmy na etapie, że raczej mamy dobry sprzęt, że to się zmieniło, że nie jest tak jak kiedyś, że mamy fatalny sprzęt, że raczej mamy dobry ten sprzęt. Bardzo często jeszcze nie umiemy go dobrze użyć jakby w takim znaczeniu, że jesteśmy już na tym etapie, albo po prostu lekceważymy jakby potęgę gór, tak, że to są jednak duże góry, może przyjść załamanie pogody, może coś się stać, ale wydaje mi się, że jakby globalnie, no, kiedyś parę lat temu na pewno byliśmy trzecią nacją ratowaną w rejonie Mont Blanc, po Francuzach i po Brytyjczykach, no ale
To jest trochę tak, że Brytyjczyków jest tam bardzo dużo, Francuzów wiadomo, to są ich góry, ale czy to oznaczało, że my mieliśmy tak często wypadki, czy po prostu nas tak dużo tam było, tego nie wiem, tak? Nie wiem, jak te statystyki wyglądają teraz. No na pewno jakby mamy jakiś taki obraz, że jesteśmy osobami, które często są ratowane, właśnie często na przykład bez tej, z objawami choroby wysokościowej, nie, że jesteśmy źle zaaklimatyzowani, no i to co mówimy o tych śmieciach, tak, że kombinujemy i śpimy w jakichś takich miejscach, w których nie możemy i zostawiamy po sobie jakieś takie trochę niegodne ślady. Ilu jest przewodników IVBV w Polsce? Aktualnie wydaje mi się, że z nowymi przewodnikami, osób, które mają licencję, to jest około 35. W Europie jaka to jest ilość? W Europie nie jestem pewien, ale na całym świecie jest to niecałe 7 tysięcy. Jakie są koszty wynajęcia przewodnika na przykład na gerlach? Generalnie jest taka jakby zasada przyjęta, że za reguły wchodzenia na daną górę, czyli ilość osób plus cenę, mniej więcej wyceniają miejscowi. I ci, do których ta góra należy. Na przykład na Matterhorn jakby chodzi się z jedną osobą i to jest jakby tak szwajcarscy i włoscy przewodnicy tak uznali. I ja na przykład robię tak, że jak jadę do danego kraju, to sprawdzam mniej więcej cenę miejscowych. Bo wiadomo, że można sobie po prostu wziąć, jeżeli ktoś chce więcej, bo na przykład musi doliczyć czy coś, ale chodzi o to, że to jest taka zasada, że staramy się, nie wiem, nie oni wiedzą, to jest ich góra, oni tu pracują, nie psuć im jakby tego rynku, bo z jakichś przyczyn oni na tyle to wycenili, tak? Jeżeli to i w gerlach w tym roku to jest w zależności od ilości osób, bo latem można prowadzić na drodze normalnej od 1 do 3 osób i wydaje mi się, mówię, w tym roku nie byłem, ale że za 3 osoby to było 1500 osób za przewodnika, a za jedną osobę 1200. Że tak to się szacowało. A Mont Blanc, jaki to jest koszt? Mont Blanc to jest tak, że z roku na rok jakby cena troszeczkę idzie do góry. I to akurat w jakiś tam sposób śledzę, więc wiem i to jest tak, że ja nigdy nie chodziłem na samego Mont Blanca, tylko zawsze robiłem taki cały kurs, czyli jakby z aklimatyzacją, z przygotowaniem i to jest 6 dni i cena startuje od 2300 za 6 dni za 2 osoby w euro. Dziękujemy Ci za rozmowę, wyszła nam bardzo długa rozmowa, mamy nadzieję, że jeszcze się w przyszłości usłyszymy. Super, dziękuję również bardzo. Dzięki. Pozdrawiam. Górski podcast 8.pl